chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Wojciech Pasternak. Witam cię. Witam ciebie, witam państwa. Miło mi gościć w Republice. Wojciech Pasternak, antykwariusz z Krakowa, biblioteka domowa, taka fundacja, która zajmuje się ratowaniem książek, tym, żebyśmy książek nie wyrzucali w dzisiejszych czasach na śmietnik. Antykwariusz, ale także filmowiec, drugi reżyser Przesłuchania Ryszarda Bugajskiego, psycholog, no a także społecznik, który czasami organizuje tu i ówdzie pikiety w jakichś ważnych sprawach. Złożyłeś protest wyborczy. Protest wyborczy dotyczy tego, co stało się w czasie referendum. Powiedz, czego on dotyczy. Szybko poszliśmy głosować i nie zareagowaliśmy natychmiast, a należało być może, jak pani, która nam wydawała karty, mówi, czy bierzecie państwo wszystkie karty? No to oczywiście, że wzięliśmy wszystkie karty, zagłosowaliśmy tak, jak należy, ale potem była taka sytuacja, że po iluś godzinach, jak wróciliśmy z naszych zajęć tych związanych z fundacją, no i żona obejrzała telewizję i się dowiedziała, że to jest wykroczenie, w związku z czym natychmiast poszedłem na policję i natychmiast po policji poszedłem do tej komisji, w której głosowaliśmy. Usiłowałem tam złożyć protest, ale pani, która była wiceprzewodniczącą komisji, bo przewodniczącego akurat nie było, strasznie się wzbraniała przed tym, ale w sposób, że tak powiem, kulturalny, czyli próbowała się coś dowiedzieć, dopytać. W końcu zadzwoniła i powiedziała, że mam ten protest złożyć w komisji rejonowej czy wojewódzkiej. Więc ja złożyłem protest, który opiewa na to, żeby ustalić, kto wydawał nam kartę i który komitet ją wstawił, jak zaproponował do członkostwa w komisji. I oczywiście nalegam i nalegać będę, żeby te konsekwencje jakieś tam były wyciągnięte zgodne z przepisami. Jaki jest mój zamysł? Żeby najszybciej, jak się da, zgromadzić bardzo dużo ludzi, którzy są w tej sytuacji, i postanowiłem zainicjować, a może i zorganizować, mam nadzieję, że zorganizować, Komitet Obrony Referendum. Nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale generalnie jak rejestrowałem fundację, która ma tam wiele celów związanych z patriotyzmem, głównym celem są oczywiście książki, skoro tak jest główna nazwa i cel, możemy jako fundacja występować jako strona w referendum lokalnym bądź ogólnopolskim. I to mi daje możliwość działania i chodzi mi o to, żeby w tej chwili osoby, które są zainteresowane wspólnym działaniem, żeby się zgłaszały po prostu do fundacji. Kraków, ulica Lea 5A, tam masz swój antykwariat. Jestem 5 dni w tygodniu, od wtorku do soboty w tych samych godzinach. Książka jest rzeczą trwałą. Nasza kultura musi się oprzeć na druku, na książce. I dlatego tak ważną rzeczą jest wszelkiego rodzaju dostęp do książki. Z jednej strony dostęp w różnych bibliotekach, ale z drugiej strony też dostęp w domu, że książki powinny być w domu. Książka powinna być tym najbliższym przyjacielem. Jestem w antykwariacie na tle książek, które dwóch panów, trochę wariatów na tle właśnie książek, Maciej i Wojciech, udało im się uratować. To, co w tej chwili tutaj się dzieje w mieszkaniu na Lea 5A, odziedziczonym przeze mnie po mojej świętej pamięci babci, jest jakby tego jakimś dopełnieniem. Książka to rzecz, która nie ma branży, która nie ma profesji, a wręcz jest to czynnik, który łączy. I Niemcy, i Sowieci, i nasi rodzimi komuniści niszczyli książki, niszczyli polską kulturę. Wiedzieli, że w ten sposób potrafią zniszczyć kręgosłup Polaków. Nie udało się. Powiemy zaraz o twojej działalności społecznej, bo to tak jest, że z jednej strony uznany filmowiec, z drugiej strony tego typu działania. Jak ty to widzisz, jak dzisiaj, bo dzisiaj są czasy internetowe, inne. Ktoś napisał, że w latach
dawnych, jak kilkudziesięciu opozycjonistów podpisało jakiś list w Polsce, to na całym świecie była o tym mowa. No a dzisiaj tego typu działalność społeczna została zdewaluowana. Jak to będzie z nami w czasach tych rządów niemiecko-rosyjskich w Polsce? Ja zawsze uznaję, że trzeba działać ze wszystkich sił, ale nie za wszelką cenę. I to jest moja dewiza życiowa. Druga moja dewiza życiowa, ściągnięta od prezydenta Reagana, to jest taka, że człowiek może osiągnąć wszystko pod warunkiem, że nie przywiązuje wagi do tego, komu zostanie przypisana zasługa. Niech ktoś weźmie tę zasługę, tylko dajmy radę tym Szwabom i tym Ruskim. No po prostu tego się nie da wytrzymać. No. A tak nawiasem, a propos, nie da się wytrzymać to, jak było w zeszłym roku rocznica paktu Ribbentrop-Mołotow, to zorganizowałem marsz spod Wawelu pod konsulat niemiecki i rosyjski. Mimo wszystko dość sympatycznie przyjmowani przez ludzi, ale co jest ważne, po drodze, jak się idzie w Krakowie spod Wawelu pod konsulat niemiecki, jest kościół franciszkanów i tam jest Matka Boska z tymi gwiazdkami. I tam powiedziałem rzecz, którą powtarzam teraz. Po prostu to jest obraza dla Matki Boskiej, że flaga unijna używa jej symbolu. A kardynał Wyszyński powiedział tak, że jeżeli chcą zniszczyć Polskę, najpierw niech zniszczą Kościół. No i właśnie dokładnie to robią od paru lat. Wiesz co, opowiedzmy o tym, jak się spotkaliśmy w Krakowie, bo była to zabawna sytuacja. Byliśmy z filmem Naszość tylko dla nienormalnych w Krakowie. Pokaz na największej sali kinowej w Polsce, w kinie Kijów. No później impreza, wiadomo jak to po takim tym, ale nie taka impreza establishmentowa, że jakieś ta, tylko taka impreza bardziej na uliczkach krakowskich, po bramach, w stylu, w knajpie takiej, która no, tradycyjnie jest taką jakąś naszą tam knajpą krakowską. Następnego dnia wstaliśmy, gdzieś wyszliśmy na miasto i myślimy, żeby to, wiesz, w mediach publicznych nie można napić się jakiegoś soku gruszkowego na przykład. No i poszliśmy wsiedliśmy do tramwaju i w tramwaju patrzymy, czy nie ma kanara. Nie było kanara, był antykwariusz i to byłeś ty. Pytamy cię, gdzie mamy pójść napić się tego soku gruszkowego, co nam doradzisz jako autochton, a ty mówisz, jak to, gdzie? U mnie w antykwariacie. Ja mówię, a w antykwariacie wolno pić sok gruszkowy? Tak, wolno pić sok gruszkowy. No i tak zaczęliśmy się zgadywać. Ja kojarzyłem twoją działalność przez to, że chociażby byłeś dystrybutorem, dealerem książek Józefa Wieczorka, który był w wywiadzie z chuliganem. No i tak zgadaliśmy się. A powiedz jeszcze troszkę o tej bibliotece domowej, no bo to jest zjawisko w innych miastach mało znane. To znaczy jest takie mieszkanie pełne książek, całe szpalery tych książek ustawione. Przychodzisz ty o takiej porze nie wczesnorannej. Potem różne ładne dziewczyny na przykład przychodzą do ciebie, które godzinę czy dwie stoją przy półkach z książkami, grzebią, znajdują coś dla siebie. To jest dla mnie ciekawe jako coś oderwane od tego, jak dzisiejszy świat wygląda, jak dzisiejszy świat funkcjonuje. To, że ja sam będąc człowiekiem, delikatnie mówiąc, niezamożnym, założyłem fundację i jakoś tam dłubię, żeby to wszystko się spięło, to jest tak, ja to nazywam gwałt na rzeczywistości. No po prostu trzeba to zrobić. Działalność społeczna polega na tym, że się robi to, co się uważa za słuszne, a nie to, na co granty dają. No a to jest kluczowe zdanie, które powiedziałeś, no bo dzisiaj działalność społeczna i to w tych ostatnich latach była często, no właśnie polega wyłącznie na grantach. Ja nie dostałem żadnego grantu, jak do tej pory. 5 lat fundacji. A nie powiem, że się nie starałem. Nawet nie dostałem grantu od Instytutu Książki, który jest na ratowanie małych księgarni. W antykwariacie przychodzą ludzie w moim wieku pogadać, żeby nie użyć mniej eleganckiego słowa, bo nie zawsze mądrze mówią. Natomiast kupują książki młodzi ludzie. I to nie jest tak, że nie ma mądrych, młodych ludzi. Problem tylko na jednej rzeczy polega, że ci naprawdę inteligentni, młodzi, myślący ludzie nie są autorytetami dla internetu. Bo w internecie, jak jakaś idiotka ładnie maluje paznokcie, to ona robi show. A ktoś, kto jest bardzo mądrym człowiekiem, młodym, wykształconym lub kształcącym się inteligentnie,
to po prostu jest niezauważany. Mnie zaimponował chłopaczek, który jeszcze rok przed maturą, to było zaraz na początku, jak się tam w tamtym lokalu znalazłem, jeszcze straszliwy bałagan tam był. Teraz też nie jest dobrze, ale tam był totalny bałagan. No wtedy. Wiesz, jak pozwalasz ludziom pić sok gruszkowy tak jak nam, no to... Nie, nic z tym nie ma wspólnego. To po prostu ma dużo wspólnego z tym, że książek mam koło 30 tysięcy. Przyszedł i mówi, że się interesuje historią. Ja mówię, no akurat nie mam specjalnie porządku. Tutaj książki historyczne o II wojnie światowej są tutaj w tym pudle. On to grzebie. I wyciągnął książkę Protokoły procesów norymberskich. I jeżeli ktoś, kto jeszcze nie studiuje historii, a już wie, że należy szukać źródeł, a nie tylko opracowania, no to i zaimponował mi chłopaczek. Daj Boże, że to będzie przyszły Andrzej Nowak. No właśnie, ilu przyszłych profesorów Andrzejów Nowaków tam przychodzi? Kim są ci ludzie? Bo na przykład była dziewczyna, która przyszła, my żeśmy sobie oczywiście żarty robili, jak to my dworowali, ale ona się od razu zaklimatyzowała, o te żarty pretensji nie miała. Jak wychodziła, że idzie zapłacić za samochód, to nie uciekła, tylko wróciła, także załapała nasz klimat. Tego klimatu w wielu miastach nie ma, w Krakowie on jest. No... Powiem tak, że Kraków to jest miasto, ja to kiedyś pisząc recenzję z biegiem lat, z biegiem dni, napisałem, że Kraków to jest miasto, w którym byt wolniej określa świadomość. I to jest coś innego w tym mieście, no. Jest coś innego w tym mieście, ale to, co ja rozmawiałem z antykwariuszem poznańskim, który na Paderewskiego ma antykwariat, w pewnym momencie był to jedyny antykwariat w Poznaniu. To nie mieści się w głowie. Teraz to tam się zmienia, wiadomo, coś tam powstaje, coś znika, ale również taki klimat krakowski, który kojarzy się z tym, co najfajniejsze w Krakowie, nie dominuje. Nie, ani w instytucjach kultury, ani nie wiem, w życiu politycznym, społecznym. Mnóstwo jest ludzi, którzy chociażby byli w wywiadzie z chuliganem z Krakowa, a jednak dominuje coś całkiem innego. Czy to się bardzo zmienia na niekorzyść? Bo ja mam takie doświadczenia sprzed 8 lat. Dwie akcje mniej więcej w jednym okresie robiłem. Byłem wtedy członkiem Rady Dzielnicy Śródmieście i wpadłem na pomysł, absolutnie słuszny, jak się potem okazało, żeby Adam Macedoński został honorowym obywatelem miasta Krakowa. Dziś już jest też kawalerem Orderu Orła Białego. I bardzo słusznie. Wszystko mu się należy od Polski. 8 lat temu w Radzie Dzielnicy było połowa Platformy, połowa ludzi, że tak powiem, innych. Ale udało się ludzi przekonać, że tak wybitnego człowieka trzeba uhonorować w sposób jednoznaczny. I ja przekonałem całą Radę Dzielnicy, żeby jednomyślnie złożyła wniosek do Rady Miasta o honorowe obywatelstwo dla Adama Macedońskiego. Powiem więcej, w Radzie Miasta też było jednomyślnie, bez żadnego głosu wstrzymującego się. W tej chwili nie wiem, czy jest jakakolwiek sprawa, gdzie ludzie różnych opcji politycznych by jednomyślnie głosowali. Druga... No, była w ogóle w Krakowie sprawa nadania takiego obywatelstwa Wandzie Pułtawskiej, przyjaciółce Jana Pawła II. I to już było bardzo przykra dyskusja. Natomiast druga była sprawa, którą też z dużą jednomyślnością załatwialiśmy. To niestety troszeczkę muszę sobie zasługi przypisać, ponieważ tydzień przed rocznicą śmierci Badylaka, Walenty Badylak, który spalił się w proteście przeciwko komunie, to w klubie Gazety Polskiej ktoś przyszedł i mówi, no z tabliczki są, jednej nie ma, droga jest zniszczona, miasto nie chce ich naprawić. Ja wtedy, nie wiem, jakimś impulsem niesiony powiedziałem, zbieramy pieniądze, będą tabliczki na czas. I były. Leszek Jaranowski, skądinąd zasłużony drukarz i człowiek opozycji, niezłomny, zrobił projekt na podstawie tego, co było kiedyś zrobione. Zaprzyjaźniony, nie wiem, jak się nazywa taka branża, no ten, co robi szyldy, zrobił to w ciągu 2 dni. No i o co jest ważne? Robiliśmy instalację tych tabliczek wieczorem, w dniu, w którym akurat Rada Dzielnicy się zbiera. To było w przeddzień rocznicy śmierci Badylaka. To było akurat zrobione tak. Ale przewodniczący Rady Dzielnicy,
członek Platformy nie dość, że dał połowę pieniędzy na tą tabliczkę, to jeszcze zrobił przerwę w obradach i praktycznie cała Rada Dzielnicy poszła patrzeć, jak się tą tabliczkę instaluje. Czyli wtedy coś ludzi łączyło. Dlaczego teraz tego nie ma? No, nie chcę odpowiadać na to pytanie, ale wiele osób sobie po cichu odpowiada. Miałem takie rozmowy w wywiadzie z chuliganem, kiedy mówi mi znajomy, będący po tej niepodległościowej pisowskiej powiedzmy stronie, pisze do mnie ktoś na Facebooku bluzgi, że ja mam takie poglądy i tak dalej, radykalnie nie mam o czym z tobą rozmawiać, jesteś wrogiem, zniszczymy cię. Po czym spotykam go na ulicy, mówię cześć. On cześć, cześć, a co tam u ciebie słychać? A pamiętasz stare czasy, coś tutaj, ten. No wiem, w tych sprawach nie masz racji i tak dalej, no ale w porządku, a co tam u kogo słychać i tak dalej. I ta rozmowa na żywo jest taka, że my potrafimy zdefiniować, co nas dzieli, ale mając żywego człowieka przed sobą, nie traktujemy go jako jakiegoś wroga, z którym nie możemy się zgodzić w żadnej sprawie. Facebook wyzwala w ludziach agresję. Mam Facebooka, bo mam i trudno. Na Instagramie czy na Twitterze nigdy nie byłem. Nawet nie wiem, jak się tam wchodzi. Generalnie ja jestem z XIX wieku. Ja mam stary telefon, znaczy stary, taki telefon, który jest telefonem, a nie smartfonem. I jak zawsze wszystkich proszę, żeby mi maile przesyłali na maila, a nie via Facebook. No. Bo mail to już staroświecki. Mail to już jest XIX-wieczny. XIX-wieczny jest mail. A potem zawsze przedkładam rozmowę osobistą. To jest tak, rozmowa osobista, rozmowa przez telefon, mail, a ten Facebook to już jest na końcu. Facebook naprawdę w ludziach wyzwala jakąś straszną agresję. Co tam tuku na Facebooku, co tam chamie na Instagramie, hej. Co tam tuku na Facebooku, co tam chamie na Instagramie, hej. I chodzę jak głupi ze swoim smartfonem i raz przywaliłem ja w słup. I rzucić ja chcę mą realną żonę smartfonem, ją przywalę w dziób. Bo żona poglądów mych nie akceptuje, bo wielbi karnola i mysz. Ja tylko kaczora rozumieć próbuję, a reszta to normalnie dzicz. Porozmawiajmy troszkę o tym świecie, który był aktywny przy okazji i tych wyborów, i tego referendum. Jak ty oceniasz postawy tego świata, jak go wspominasz z dawnych czasów i widzisz dzisiaj tych ludzi w roli, nie wiem, celebrytów, tych, którzy później na tych pudelkach pojawiają się jako uczestnicy jakiegoś tam Marszu Miliona Serc. Jak widzisz to, co się z nimi stało? To jest taka rzecz, że ja tych ludzi, niektórych znam bardzo długo. Wiktora Zborowskiego znam z podwórka. Razem, no, teraz bym mu niechętnie rękę podał, ale no, przywitałbym się z nim, ale na Facebooku go zlikwidowałem. Kryśkę Jandę znam 50 parę lat. I kiedyś była naprawdę bardzo przyzwoitym człowiekiem. Ja przysiągłem sobie, że będę to powtarzał, że ona była naprawdę przyzwoitym człowiekiem. Jak urodził mi się syn wcześniak, 5,5 miesiąca ciąży, to ona, będąc 2 dni w przerwie filmu Przesłuchanie, przywiozła mi stamtąd odżywkę dla dzieci. Oczywiście, że ta odżywka miała znaczenie medyczne, ale... Ona była w Paryżu wtedy, tak? Tak, tam końcówkę jakiegoś filmu robiła. Ale to świadczy o tym, że ona była normalna, miała wrażliwość. Ja nigdy nie byłem jej bliskim znajomym. Bardzo długo się znamy, ale nigdy byłem bliskim znajomym. Więc to nie było to, że to dla przyjaciela specjalnie przywiozła. Po prostu wiedziała, że jest taka sytuacja i przywiozła to. No, przecież większość z tych ludzi, którzy w tej chwili się zachowują absolutnie chamsko, antypolsko, to byli ludzie, którzy protestowali w stanie wojennym, robiąc bojkot. No. I ja mam taką hipotezę, że oni się tam zaczęli nieprzyzwoicie zachowywać już od pewnego czasu. Ale najgorsze, co się stało, to się stało po śmierci Wajdy. Bo teraz tak, Olbrychski, Janda, Seweryn, Ostaszewska, tak? Oni się ścigają... Kto jest najważniejszy w sprzeciwie? Bo tak to był Wajda, który był przeciwny, ale on miał jednak jakąś jeszcze kulturę osobistą. On nie wyrażał się w taki sposób, jak te wszystkie Lemparty i to całe towarzystwo. No wiesz, to co zrobił Seweryn, to po prostu natychmiast powinien zostać wyrzucony z dyrekcji teatru. Jak to możliwe, że ludzie, którzy wtedy mogli w stanie wojennym uczestniczyć w bojkocie,
dzisiaj zachowują się w taki sposób i jest mało głosów sprzeciwu wobec tego. To jest charakterystyczne, że ten poprzedni odcinek z Wojtkiem Wardejnem 320 tysięcy odsłon na YouTubie, tak? Czyli no ludzie tym szukają odpowiedzi, nie potrafią tego zrozumieć. Jak ty widzisz jako człowiek, który, nie wiem, zna Krystynę Jandę czy Agnieszkę Holland? No z Agnieszką Holland to mam satysfakcję, że 43 lata temu odmówiłem jej mówienie sobie po imieniu. Wyczułem babę. Bo grała przeciwko Bugajskiemu, a byliśmy w jednej ekipie. Powiedzmy o tym, jak to mogło się stać twoim zdaniem i czy są jakieś mechanizmy, które powinny teraz, kiedy skończy się dla nas ten uciążliwy czas, kiedy moglibyśmy być podejrzewani o bycie konformistami wobec rządu, co oczywiście było z racji, nie wiem, życiorysowych różnych innych no parodią, ale co da się z tym zrobić? Co my musimy przepracować jakby w tej sprawie? Zaraz coś powiem, tylko ja muszę powiedzieć, że jestem ostatnią osobą, którą można podejrzewać o konformizm, dlatego, że tak, jestem po imieniu z Jarkiem Kaczyńskim, z Antonim Macierewiczem, nigdy nie byłem członkiem PiS-u. Twoja żona obecna ma nietypowe imię, Noemi. Nazwisko ma jeszcze bardziej nietypowe. No właśnie, powiedzmy. Nazwisko jest po persko... No, z Iranu pochodzi, z Al-Sofihan Ardabili. No krótko mówiąc, to jest rodzina, gdzie ojciec Noemi i jej dziadek już byli polskimi patriotami, nie mając kropli krwi polskiej w sobie. Po prostu siła polskości jest taka, że nawet jak byliśmy pod zaborami, to ludzie, którzy tu przyjeżdżali jako zaborcy, się polonizowali. No w końcu, kim był ojciec Kolberga? On tu przyjechał germanizować Polaków, wychował syna, który zrobił wielkie dzieło dla Polski. No, w Poznaniu się o tym mówi, tak często rodziny o nazwiskach niemieckich przyjeżdżał jako kolonizator, a w drugim, w trzecim pokoleniu szedł do powstania. Tak u nas było, nie? Ale ja uważam, w ogóle Poznań ma gigantyczną zasługę. Poznań, czy to środowisko, czy Wielkopolska. Uważam, że książka i film Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy powinna być elementarzem w szkole średniej, podstawowej i wszędzie, gdzie się tylko da. A jeszcze jedną rzecz powiem. Czytałem kiedyś wspomnienia Pragiera, który... Czas przeszło niedokonany, tak? Znam też Adama Pragiera dokładnie. I lubię. I tam jest jedna rzecz, która wstrząsnęła mną, ale bardzo pozytywnie mnie wstrząsnęła mną. Tam było napisane, że on robił analizę, ile ziemi przeszło w ręce polskie w czasach tak zwanej hakaty. Niemcy mieli ułatwienia, a Polacy się zmobilizowali i wykupywali. A potem, jak się zrobił nowy ustrój po 89 roku, to z przeproszeniem chłota rozsprzedawała polską ziemię. No nie można, no po prostu nie można sprzedawać polskiej ziemi byle komu, no. Polakom trzeba sprzedawać tyle. No. Powiedzmy o tym, bo wywołałeś Adama Pragiera. Ja mówię, no lubię tą jego publicystykę. Naczytałem się tych emigracyjnych wiadomości londyńskich Mieczysława Grydzewskiego, gdzie on te swoje rzeczy uparcie pisał. Lewicowiec przedwojenny, Bereza. I później najbardziej antykomunistyczne, antyreżimowe teksty pisane w Londynie, w tym środowisku, później wykpiwanym choćby przez Adama Michnika, ci niezłomni z Londynu. Dla takiego Adama Pragiera, który z jednej strony jest lewicowcem, z drugiej strony jest radykalnym antykomunistą, niepodległościowcem, dla którego te sprawy były najważniejsze, no właściwie nie byłoby tu miejsca. To znaczy wiadomo, że on byłby pewnie po tej pisowskiej stronie, tylko że też by nie pasował do tego schematu, tak? To z tym my teraz musimy zrobić, bo to, że teraz będziemy anty, otwiera przed nami też najróżniejsze możliwości. To teraz muszę przywołać postać mojego ojca. Mój ojciec był lewicowy. Do partii nigdy nie przystąpił, ponieważ mówi, że do mafii nie będzie wstępował. Można być absolutnie polskim patriotą, mając poglądy lewicowe. Mało z tym. Jeszcze jeśli już mojego tatę wspomniałem, to trzeba wspomnieć o jednej rzeczy, która jest dramatyczna, że my honorujemy tylko tych bohaterów, którzy cierpieli. A mój ojciec przez całą wojnę konspirował. Bardzo skutecznie. I nie dał się złapać. Był, krótko mówiąc, w Hucie Stalowa Wola, to się nazywało wtedy Hermann Göring Stahlwerke. I tam pracował jako chemik, bo miał studia skończone, jeszcze nie miał dyplomu. I tam pracował w laboratorium. I tak kombinował, żeby to wszystko się rozwalało natychmiast. I nie dał się złapać na tym. No, ale
Ilu było takich konspiratorów, którzy się nie dali złapać? W ogóle o nich nic nie wiemy. A oni nie przychodzą po medale, bo robili to dla Polski, a nie dla medali. Na przodków mych mogile, ale z nich się klękam. Od Cieplickiego z Grycem, idę dla Andrzejka. Ja z Bałachowiczem, pędzę tu ze Stoni. Zamykam oczy, jeszcze słychać ten tet koni. Próbuję ostrzec warkiem, towarzyszy broń drżą. Ręce bije serce, podsmywa po skroni. Strzelają do nich Niemcy, jak do kaczek. Jadę czołgiem i na ostrzecz na mundurze moim paczek. Nigdy nie płaczę nad losem moim własnym. Siedzę w celi śmierci obok upaszki. Choć jeszcze chwilę temu w Orzianach dawałem radę. Szedłem z moim dziadkiem pod ostrą bramę. Pod Monte Cassino biegłem za pradziadkiem. Z polskimi lotnikami walczyłem o Anglię. Znów z czarną brygadą chcę się bić o Francję. Koło mnie królowa, wyzwoliliśmy Holandię. Dziś patrzę na Polaków, których chce się wywieźć w pole. Wołam, chodźmy razem w sztafecie po kole. Nadeszły czasy smutne, choć nie ma wielkich wojen. Walczcie i pracujcie, bo smutny będzie koniec. Mówimy o tym modelu funkcjonowania w życiu społecznym, publicznym i w tym momencie dla tych, którzy postrzegają to według tych klisz trzeciej RP, które w ostatnich latach były, które my teraz będziemy musieli pozmieniać, no ale to jest dziwna sprawa, bo taki filmowiec, psycholog z takim rodowodem rodzinnym, a jednocześnie gość, który stoi przez 2 tygodnie pod niemieckim konsulatem w Krakowie, pikietuje, że przeciwstawia się tej niemieckiej Europie, federalizacji, temu, żeby Europa, w tym Polska, były podporządkowane Niemcom. Ty przez 2 tygodnie stawałeś takim transparentem, miałeś zgłoszone zgromadzenie przed pracą, zanim poszedłeś do antykwariatu. Konsulaty działają do 12. Akurat pasowało wszystko. Wszystko pasowało, zgrywało się z twoją pracą w antykwariacie. Po co to robiłeś? Po co takie dziwne zachowanie, dziwne jakiś gość, który stoi z jakąś tam kartką pod tym konsulatem i uprzykrza życie i burzy spokój spokojnych obywateli przechodzących pod tym konsulatem jako taki element krajobrazu, który jest zaskakujący, wariat jakiś. Nie można cicho siedzieć wobec groźby federalizacji. Federacja zabiera nam nie tylko ekonomię, ale zabiera nam również możliwość starania się o reparacje, co jest bardzo ważne. Bo jeżeli by Polska była złączona w jedno państwo, to jak jedno województwo wobec drugiego województwa ma się starać o reparacje? Sportowcy nie słuchaliby hymnu polskiego, tylko ten, może nie Deutschland, ale by słuchali Beethovena. Piękna muzyka, tylko że niekoniecznie dla polskiego sportowca, który wygrywa na olimpiadzie. Ludzie nie mają wyobraźni, co to znaczy federacja. No federacja oznacza po prostu zmuszenie nas do przyjęcia waluty, która jest tylko dla Niemców i Holendrów korzystna. Zgubienie złotego to jest po prostu dramat. Do tego nie wolno dopuścić, w żadnym wypadku. Bo rozmawiamy o czasie, który będzie bardzo trudny, tak? O czasie, którym te niemiecko-rosyjskie wpływy będą odbudowywane. Ja pamiętam, że u was te społeczne inicjatywy się pojawiają. Pamiętam, jak była próba zarządów Platformy i PSL-u poprzednich wyrzucania historii ze szkoły, tą inicjatywę. No to przecież moi przyjaciele tam strajkowali. Leszek Jaranowski, Boguś Dąbrowa-Kostka. Był w też w wywiadzie z chuliganem Staszek Markowski, który na przykład też potrafił robić inicjatywę społeczną polegającą na, jako były pracownik teatru, na zakłócaniu, co ma długą tradycję w Polsce, określonego spektaklu teatralnego. Pamiętam przy tym też taka krakowska postać, która wtedy śpiewała przy tym waszym proteście, Jurek Bożyk. Dziś, gdy świat cały prawie atom opanował, gdy Hiroshima, Czarnobyl i td., gdy od wybuchów atomowych poli głowa i każdy facet panem świata zostać chce,
Cóż nas obchodzić może rzecz tak prozaiczna, że gdy na przykład mnie zaczyna boleć ząb, to u innego sprawa nie jest dramatyczna. Lecz u mnie lekarz musi zajrzeć bardziej w głąb, bo ja mam zęby w dupie, potężne zęby w dupie. Mam kły trzonowe i siekacze w odbytnicy, bo ja mam zęby w dupie, potężne zęby w dupie. I mimo to spokojnie chodzę po ulicy. Nikt mnie za kraty nie zamyka, nikt palcami nie wytyka. Mam się w co ubrać i nawet mam co zjeść, bo ja mam zęby w dupie, potężne zęby w dupie. Od i wszystko, panowie, cześć. Jest facet, który się Wołodią zwie Putinem, co nie pozwala w wolności ludziom żyć i jest tak strasznie ekstremalnym skurwysynem, że szkoda brudzić łapy, by go w mordę bić. Myśli, że gdy jest panem jednej szóstej świata, to każdy facet przy nim musi drżeć jak liść. Lecz ja na przykład się nie boję wielkiego brata. Ja samym dubskiem go na mączkę mogę zgryźć, bo ja mam zęby w dupie, potężne zęby w dupie. Mam kły trzonowe i siekacze w odbytnicy, bo ja mam zęby w dupie, potężne zęby w dupie. I mimo to spokojnie chodzę po ulicy. Nikt mnie za kraty nie zamyka, nikt palcami nie wytyka. Mam się w co ubrać i nawet mam co zjeść, bo ja mam zęby w dupie, potężne zęby w dupie. Od i wszystko, panowie, cześć, wararap. Od i wszystko, panowie, cześć, wyryryryp. Od i wszystko, panowie, cześć, pa, 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 bla, ba. My musimy starać się jakoś, można powiedzieć, hybrydowo, tak jak przeciwko Polsce użyto wojny hybrydowej, próbować łączyć jakby internet z realnym życiem, bo powiedziałeś o tym, że wolisz rozmowy na żywo i że one są inne. Stawiając ten opór, musimy połączyć w jakiś sposób stare czasy z nowymi, nie obrażać się na nowe, a brać najlepsze z tych starych. Więc dlatego bardzo się dobrze składa, że ja mam taką możliwość, żeby zakładając ten Komitet Obrony Referendum, móc udzielić gościny w antykwariacie. Czyli mogą do mnie przyjść ludzie, porozmawiać twarz w twarz. Trzeba przemyśleć, co my chcemy osiągnąć. Znaczy, chcemy osiągnąć, żeby to, co wszyscy praktycznie uczestnicy referendum napisali, żeby było zrealizowane. Ja bym w pierwszej kolejności chciał zaprosić do współpracy ludzi, którzy doznali tego, co ja doznałem z żoną. Jesteś człowiekiem, dzięki któremu nad Wawelem powiewa polska flaga. Jak długo na Wawelu Zygmunta bije dzwon, znamy pieśń, a ty walczyłeś o polską flagę nad Wawelem. Zaskakujące dla wielu, że trzeba o polską flagę nad Wawelem walczyć. Każdy, czy większość Polaków na Wawelu była, zwiedzała. No, wielu teraz kojarzy się to i z trumnami Józefa Piłsudskiego i Lecha Kaczyńskiego. Jak to było, co to była za inicjatywa z tych takich twoich trochę szalonych społecznikowskich działań? No to było stosunkowo mało szalone, bo absolutnie legalne, ale o co chodzi? Wymyślił tą działalność, to działanie wymyślił taki przewodnik po Krakowie, pan Tomek Darda. I on to zaczął robić w internecie. I tam miał 1500 czy ileś osób sprzyjających temu. Ja trafiłem na tą inicjatywę, no uznałem, że to trzeba koniecznie zrobić. Doszedłem do wniosku, że trzeba właśnie tak i po staremu, i po nowemu działać. I zadziałałem po staremu, czyli krótko mówiąc, w dniu 2 maja, czyli Dzień Flagi, zorganizowałem demonstrację z takimi pięknymi obrazkami, każdy taki, jeden to była jedna litera i tam było napisane Polska Flaga nad Wawelem. I to zadziałało. Musimy to powiedzieć chociażby młodzieży dzisiaj, która tego słucha i wie, że ten opór będzie w jakiś sposób musiała stawiać, że będzie musiała to przewalczyć w swoim pokoleniu, które dzisiaj jest po drugiej stronie. To nie jest niczym dziwnym, bo po 8 latach władzy PiSu przez 4 lata kontestacja przeciwko PiSowi żadna się nie udała. W czasie tego strajku kobiet udało się rozkręcić wśród młodzieży jakieś takie rzeczy, ale przypomnijmy, że za tamtych rządów Platformy i PSL
kiedy były te, te działania w sferze symbolicznej, czyli wypierania symboli narodowych, to nie były takie jakieś drobne sprawy. Pamiętam świętej pamięci Romek Zieliński, taki guru kibiców Śląska, Wrocław, kiedy wprowadzono te tutaj sektory dziecięce na meczach, no i on za swój największy sukces uznawał to, że sektor dziecięcy wywiesił transparent na płocie potężny: żądamy historii w szkołach. I to było... My się z tym będziemy mierzyć prawdopodobnie w najbliższym czasie. Co nie daj Bóg, a może daj Bóg, czekają nas tajne komplety, bo one wykształciły wspaniałych ludzi. To ja powiedziałem na początku, że są wzorce kulturowe sprzeciwiania się wobec tej rosyjsko-niemieckiej dominacji. No to przecież to wszystko, my mieliśmy to po Smoleńsku, że to bardzo mocno wracało. Wracały te wszystkie tradycje, chociażby krakowskie i galicyjskie, przede wszystkim Strzelca, Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Ta cała historia opowiadana jako historia nagle przestawała być tylko historią. Młodzież jest do dobrego można namówić, ale trzeba mimo wszystko może nie tyle ich językiem, co ich metodami komunikacji się porozumiewać. Czyli ktoś, kto chce z nimi rozmawiać, tak jak ja, stary dziad, który nie zna się na internecie, znaczy go używam, bo muszę, ale potrzebuję kogoś, kto będzie czuł, w jaki sposób sformułować w internecie i w jaki sposób to wpuścić w internet. Bo to daje nieprawdopodobne efekty. No, tak zwane skrzyknięcie się ludzi pod nośnym hasłem powoduje, że w ciągu godziny się setka czy 200 osób gdzieś zbiera. Nie miałem wątpliwości, że to był zamach, no, jeśli chodzi o Smoleńsk. Natomiast sposób, że tak powiem, podawania informacji na ten temat, no, nie sprzyjał temu, żeby to się przejadło ludziom. To, że w tak trudny sposób dochodziło się do tego, że w tej chwili mamy dowody na to, że tam był wybuch, no ale teraz prokurator się powinien przydać. No, niejaki Klich, najgorszy minister obrony, jaki tylko mógł być, wydał rozkaz, żeby generałowie nie chcieli lecieć jednym samolotem. No bo to jest głupota totalna, żeby jednym samolotem całe dowództwo armii leciało. No gdzie? Nawet jak jest lot z Krakowa do Warszawy, tak nie można robić. Bardzo dobry wynik zrobił w Krakowie, tak jak, nie wiem, marszałek Grodzki zrobił bardzo dobry wynik w Szczecinie, 70%, mimo to, że jest łapówkarzem. Bo ja byłem głosować najpierw sam na Jeżycach w komisji. Tam kilka komisji, do innych kolejki, do tej mojej akurat nie, no ale tłum ludzi. Potem byłem z mamą na Piątkowie, na osiedlu Batorego. Znowu kilka komisji, znowu też tłumy ludzi. Ludzi wprowadzonych w błąd, ludzi ogłupionych bardzo często. Musimy wypracować jakieś metody, jak teraz do nich dotrzeć, nie tym, którzy mają, bo tych, co mają interes w tym, żeby władza rosyjsko-niemiecka w Polsce trwała, to nie ma co z nimi rozmawiać, bo o czym rozmawiać, skoro widzą ten interes i nie mają oporów, tak? Ale z tymi, których ja spotkałem w tych komisjach na korytarzach, normalnymi ludźmi, trzeba nauczyć się na nowo rozmawiać. W momencie, kiedy odwaga staniała, to nikt jej nie używa. Ludzie się mnie pytali, ty się nie bałeś tam stać pod konsulatem? Ja mówię, no kto mi co może zrobić? Policjant się ze mną codziennie witał. Przecież ja legalne demonstracje organizowałem. No. Tak, no to zawsze było tak samo przy happeningach na Szości, bo na filmie byłeś, tak? No wtedy groziło to jakimś tam, nie wiem, ostracyzmem, gdzieś tam jakimiś kłopotami w pracy, no ale bez przesady, nie groziło trafieniem do łagru. Ten reżim, który teraz powstanie, też będzie nie będzie tak ostry jak komuna, nie będzie tak łagodny stosunkowo jak trzecia RP, no będzie czymś pośrednim zapewne. Zdając sobie sprawę, jak będą zachowywać się sądy, bo sądy mogą robić rzeczy, jak tam jakiś sędzia Tuleja czy inny zostanie wysłany, mogą robić rzeczy bardzo ostre. Trzeba wypracować, jakoś wypośrodkować metody oporu też w tej sprawie. Piękną rzecz powiedział, to na Facebooku u siebie puściłem, zacytowałem, Kisielewski.
że najgorsze zniewolenie jest takie, z którego nie zdajemy sobie sprawy. I właśnie ci ludzie, o których przed chwilą mówiłeś, to są ludzie tak zniewoleni, że oni nie wiedzą, że są zniewoleni. Nie mają pomysłu, żeby samodzielnie myśleć. No. Bo się trzeba nauczyć myśleć i argumentować. No. Tego nie uczą w szkole. Wiesz, to chyba wracamy troszkę do twoich książek i do tych 30 tysięcy książek, które masz w antykwariacie, bo teraz w szkole nie będzie lepiej, raczej będzie gorzej. I w różnych instytucjach raczej nie będzie lepiej, będzie gorzej. A jednocześnie będzie pierwiastek buntu występował, bo to są zawsze dwie strony. Ja pamiętam to, co działo się w rapie, w hip-hopie za rządów Platformy i PSL-u, jakie nagle zaczęły fajne rzeczy powstawać. Jak się okazało, że historia Polski nie idzie, idzie coraz mniej poprzez szkołę, coraz mniej poprzez media, to ona wchodziła poprzez bunt, tak? To nagle wspomniany Romek Zieliński był strasznie dumny, kiedy opowiadano mu, że nauczyciel w szkole zapytał uczniów, czy ktoś słyszał o żołnierzach wyklętych. Odezwała się jedna osoba i powiedziała, a skąd, gdzie słyszałeś? Ja słyszałem na stadionie Śląska-Wrocław. To teraz jakoś tak się będzie musiało pewnie dziać. No ja to w domu słyszałem, bo jednego z żołnierzy wyklętych, brata mojej mamy, zabili Ruscy, a drugi siedział 10 lat, więc ja nie musiałem mieć takiej nauki ze szkoły. Mówiło się w PRL-u o inteligencji na cienkich herbatkach, czyli zbiedniałej, będącej daleko od instytucji różnych, często rugowanej, o tym opowiadał Józef Wieczorek, z którym się znacie z Krakowa, i że to tak działało. Ona ma jeszcze pewną rolę do odegrania, się wydaje, rolę, która wiąże się z przekazaniem różnych rzeczy młodemu pokoleniu. No akurat w mojej rodzinie więcej zginęło od ruskich niż od Szwabów. Mojej matce 3 kuzynów rozstrzelano na jej oczach, więc to ona się panicznie bała Rosjan. Panicznie się bała Rosjan. Takie przeżycie, to ja dziękuję. Ale to każdego może ruszyć. A jeszcze potem straciła brata. Bo to nie były równoległe wydarzenia. Bo straciła tych 3 kuzynów, jak była na wakacjach w 1939 roku pod Lwowem, to tam potem NKWD przyjechało i 3 jej kuzynów rozstrzelali. Mieli 30 do rozstrzelania, więc akurat 3 ich brakowało. No, a ten mój wuj, który też brat mamy, który też go chcieli rozstrzelać, jakoś go tam, wiesz, mama wybłagała, żeby 31 nie rozstrzeliwali, to on potem sobie 10 lat posiedział. Oni siedzieli za to, że wykonali rozkaz wydany przez polskie państwo podziemne, ale już po wkroczeniu Rosjan. No i to już był bunt przeciwko temu. A zabili po prostu konfidenta, no, bo taki mieli rozkaz. Mi córka opowiadała świetną rzecz, to znaczy w klasie historyk puścił film o Ince. No i właściwie duża część klasy zapłakana po lekcji, z tym, że mówi, no przed szkołą, przed tym pokazem to tylko ja i jeszcze jedna koleżanka z klasy, która to wyniosła z domu, wiedziała, kto to Inka. Czyli ta młodzież jest wrażliwa i odbiera to, kiedy o tym usłyszy, no tylko trzeba z tym dotrzeć. Ale a propos młodzież, to ja mam mieszaną refleksję. Bo jak zobaczyłem, co się dzieje w momencie, kiedy wybuchła ta ostra wojna na Ukrainie, to przecież głównie młodzież się angażowała w pomoc Ukraińcom. I to jest coś, co w przeciwieństwie do strajku kobiet bardzo pozytywnie mogło zrobić tak zwane wydarzenie konstruujące to pokolenie. Ale wiesz, że tam wśród tych pomagających Ukrainie pojawiały się te dziewczyny, które były na strajku kobiet też. To jest ciekawy opis rzeczywistości. Tak, i to bardzo dobrze, że one coś zrozumiały. Tylko no niestety Ukraińcy to tak opluli, że ja dziękuję. No po prostu sami sobie są winni w tym momencie. No. Wiesz co, tu mówimy o ważnej sprawie, bo ja będąc bardzo mocno i bardzo zdecydowanie wspierając Ukraińców, mam wrażenie, że prezydent Zełenski, i dużo rozmawiać o przyczynach tego, bo na Ukrainie jest silny ten kompleks niemiecki, że nawet kiedy oni wiedzieli, że to Niemcy przyczynili się do tej wojny i nawet
nawet kiedy ci Niemcy kpili sobie, wysyłając im tam te hełmy i tak dalej, to oni tak marzyli o tym, żeby ci Niemcy jednak w pewnym momencie pojawili się po naszej stronie. I żebyśmy nie udawali tak mocno mądrzejszych. No, no w ten 90-tych latach ta wersja, że Niemcy wprowadzają nas do Europy i że to jest nasz wychowawca, nam również była tłoczona do głowy i to też przez strasznie aktywne różne organizacje niemieckie. One na Ukrainie tam są zainwestowane gigantyczne pieniądze niemieckie na to, żeby tak było. Mam wrażenie, że to, co zrobił prezydent Zełenski, wpłynęło na wynik wyborów w Polsce negatywnie, ponieważ PiS stracił tą wielką narrację, która nie była tylko narracją PR-owców, tylko była wielką prawdą. To znaczy ogromną zasługą Polski, ogromną zasługą tego rządu, że my pomogliśmy na początku Ukrainie i militarnie, dostarczając uzbrojenie i że te wszystkie dostawy szły przez Polskę. My zrobiliśmy coś wielkiego, a w tym momencie po takim zachowaniu Zełenskiego, i to było też coś dobrego dla Polski, tak, zaczęliśmy kupować to uzbrojenie, Polska stała się liczącym się krajem i nagle to wszystko rozbite przez pewien element fałszu. A z drugiej strony my nie mamy innej drogi do niepodległości, mam przekonanie, niż sojusz państw Międzymorza ze wsparciem Ameryki. No, sojusz państw Międzymorza to jest absolutnie nasz podstawowy interes, taki racja stanu. Przerażające jest to, że niektórym ludziom się podoba to, że jest euro, bo nie trzeba chodzić do kantoru wymieniać pieniądze. No ale te pieniądze są po prostu niemieckie. No to jest po prostu, to jest jeszcze hitlerowski pomysł, tylko się teraz nazywa euro, a nie euro marka. No Niemcy tak naprawdę wygrali wojnę, no. Tu mieli najbogatszy kraj w obozie socjalistycznym, bo Szwabom tam pompowali, żeby oni biedy nie cierpieli. W zamian za to tam co czwarta osoba była w Stasi jako konfident, a Amerykanie napakowali pieniądze zachodnim Niemcom. No. I co? A oni dalej są po prostu, nie są najedzeni, dalej chcą być imperium. Im się nie da wytłumaczyć, że po prostu można być u siebie, mieć dobrze i koniec. Wydaje mi się, że my troszkę mało mówimy w debacie publicznej o tym, że wynik tych wyborów jest nieszczęściem dla Międzymorza, bo powstaje jakby dziura w tym Międzymorzu. I kiedy oglądałem teraz serial Reset i to jest jedna z najbardziej obrzydliwych scen, która tam się pojawia, to znaczy ci ludzie z tej służby kontrwywiadu wojskowego rozmawiający z tymi przedstawicielami dawnej KGB, czyli FSB, i oni rozmawiają, oni proszą przedstawicieli polskich służb, żeby przez to, że oni mają zaufanie Gruzinów czy Czeczenów z czasów poprzednich rządów PiSu, to żeby oni wykorzystywali informacje uzyskane od Czeczenów czy Ukraińców, przekazując je Rosjanom. To jest coś mrożącego krew w żyłach, tak? Kto zna polską historię i walkę za wolność naszą i waszą, tak? Że z tego typu sytuacjami mieliśmy do czynienia, a ci ludzie już przytupują, mam wrażenie, że chcą znowu być w tej służbie kontrwywiadu wojskowego. Trzeba się mobilizować i tak jak mówię, powtarzam, zapraszam do siebie, do antykwariatu tych, którzy chcą walczyć, bo rozmowa osobista spowoduje, że będziemy wiedzieli, jak to sformułować, bo naprawdę problemem jest to, że tak naprawdę nie ma formuły prawnej na taki protest, który ja chcę zorganizować. I trzeba go dobrze przedyskutować albo się po prostu nie przejmować tym, że nie ma formuły prawnej i jechać dalej, no po prostu. No. Moja akcja alternatywna naszość nigdy prawnie nie istniała. Szanowni Państwo, potrzebne jest 100, 1000, 10 tysięcy takich antykwariatów. Wojciech Pasternak był dzisiaj w wywiadzie z chuliganem i tak będziemy działać. Niektórzy są podłamani, niektórym się nic nie chcę, niektórzy popadają w apatię. My w apatię nie popadamy, bo nie z takich terminów, mówiąc językiem sienkiewiczowskim. Trzymajcie się jeszcze, pewnie myślę, że i w Radiu Poznań troszkę, jakieś tam parę odcinków się ukaże, zanim i media publiczne przestaną być narzędziem polskiej racji stanu, bo
i to nas czeka. To w takim razie do zobaczenia, miejmy nadzieję, w kolejnym programie. Wywiad z chuliganem.